Obawiam się, że to zwykły trep. Prorok mógłby zdradzić więcej. Przynajmniej mamy nanosprzęt na chodzie, tylko to się liczy. A resztę będę improwizować, gdy założę kombinezon. Ach, mój młody przyjacielu. Chciałem ci oszczędzić przytomności na tym etapie, lecz nanosprzęt odmawia posłuszeństwa. Zaczynajmy. Jesteś na miejscu. Twój kombinezon poznał nanosystemy cepidów. Musisz wrócić, jesteś naszym asem w rękawie. Ty chory skurwysynu. Wiedziałeś, że to symbionty. Wiedziałeś, co zrobią z ludźmi. Zamieniłeś ich w żywe trupy. Zamieniłem ich w nadludzkich wojowników. Jesteś żołnierzem. Potraktuj to jako konieczną ofiarę. Okłamałeś nas! Przyznaję, oszczędnie wydzielałem prawdę, ale... Czy miałem jakiś wybór? Jaki wybór ty masz teraz? Cepidy nadchodzą, proroku. Już są. Sądzisz, że pokonają ich zwykli ludzcy żołnierze? Takiej wojny nie wygrywają zwyczajni ludzie. To jest przyszłość. Śmierć jest teraz pewną niedogodnością, niczym więcej. Wszyscy jesteśmy już trupami. Kombinezon nie pozwala na odwrócenie! Wygląda się! Powstrzymać go! Zabijcie, jeśli trzeba, ale nie zniszczcie sprzętu! Strzelać w głowę! Ładnie, blaszaku. Teraz grzecznie idź spać. Taro, nie! Posłuchaj mnie! W porządku, nie bój się. Jestem CIA, grupa do zadań specjalnych. 3 lata temu wzięli mnie z oddziału SI. To ja kazałam twojemu oddziałowi wyciągnąć proroka i Gulda. I tak nic nie wyszło. Dobra, słuchaj, to nieczesne wyjaśnienia. W tej chwili wdzierają się tu cepidy i musimy wyciągnąć stąd Hargrave'a. To kompletny wariat. Sądzi, że jest jedynym kompetentnym człowiekiem na świecie. Dysponuje jednak kluczową wiedzą o cepidach. 100 lat temu ukradł ich technologię w Tunguszce i wciąż nad nią pracuje. 3 lata temu to on sterował całą draką w Lingshan, gdzie zginął mój ojciec. Ma jakiś plan na powstrzymanie inwazji i musimy wiedzieć, co zamierza. Siedzi gdzieś na poziomie kierownictwa, tamtędy. Silna ochrona, nikt nie widuje go osobiście. A wierz mi, próbowałam. Wedrzyj się siłą. Pójdę na lądowisko i załatwię nam transport. Zabierz go, spotkamy się. Wywieziemy go gdzieś, a potem zmusimy do mówienia. Będziemy w kontakcie. Do dzieła! Dostępne opcje taktyczne. Włączone maskowanie. U mnie czysto. Czysto, Włączone maskowanie.
Znajdź i wydostań Hargrave'a. Spotkaj się z Jacobem Hargrave'em. Zdaje się, że nic tu nie ma. Włączono maskowanie. Włączono maskowanie. Niech to... Pełny pancerz. Włączono maskowanie. Nie żyje. Mamy nieboszczyka. Teren czysty. No dalej, wejdź i pokaż się. Włączę. Na maskowanie. Mam przeczucie, że coś tam jest. Strzelał, możliwy kontakt z wrogiem. Włączono maskowanie. Brak celu w teren czysty. Nie widzę go! Gdzie? Przyjąłem. Sprawdzić teren. Straciliśmy kogoś. Szlak! Przeszukać sektor. Włączono maskowanie. A! Wyłączył maskowanie! Włączono maskowanie. Włączono maskowanie.
Ogień zaporowy. To jesteś. Nadszedł Tezeusz. Witaj. Mała nagroda za tyle trudu, co? Gdy przejdziesz labirynt, spodziewasz się przynajmniej i zobaczyć Minotaura, zanim cię zabije. No cóż, tak będzie uczciwie. Wejdźcie. Dość maskarady. Tutaj jestem. Szokowany? Ucieszyłbym się, gdybym był na twoim miejscu. Nagłym skokiem tętna, potężnym zastrzykiem adrenaliny w organizmie. To piękne, póki trwa. Lecz dawno już nie czułem tego rodzaju doznań. Ponad wiek minął, odkąd moją jedyną uciechą pozostało myślenie. Wybrałem sposób, jaki odrzucił Karl Rasch, zimną ścieżkę do nieśmiertelności. Sam chciałem założyć kombinezon proroka, chwycić broń, którą przyniósł, wdziać jego zbroję, wejść do labiryntu i pokonać Minotaura. Lecz teraz... Ty musisz dokończyć to, co zaczął prorok. Uciekaj stąd, Alcatraz! Nie! Czekaj. Będziesz potrzebować jeszcze czegoś. Tam na biurku. Weź strzykawkę. Weź ją. Tak. Tam. Tunguski artefakt. Klucz do wszystkich bram.
Naprawdę myślisz, że działam z tego chlewu, bo mi się tutaj podoba? Czekał pan na nich? Dlaczego pan kogoś nie ostrzegł? Ostrzec kogo? Całą ludzkość? Zobacz, co zrobiłeś, dziadek. Oni są tutaj, ty... Tak, Natanie, panowie wrócili. Budzą systemy, palą pod kotłami. Wrócili po latach odkurzyć rodzinną rezydencję. I nie spodobała im się pleśń, jaką zastali za lodówką. Czy można ich za to winić? Ach, anioły śmierci, w końcu przyszły zawrócić mnie ku ludzkiej kruchości. Nie śpieszyliście się. Stań się prorokiem, włóż jego zbroję. Uderz we wroga w imieniu swojego gatunku, w imieniu całej popierniczonej ludzkości. Uciekaj stąd, Alka! Tak, o to chodzi. Idź, idź! Ocal nas! Uwaga, oddziały SEL! Tu Jacob Hargrave. Dowódca Lockhart nie żyje. Ja wkrótce do niego dołączę. A kompleks pryzmatu jest nastawiony na samozniszczenie. Prorok jest w tej chwili waszą jedyną szansą powstrzymania inwazji obcych. Macie zaprzestać ataków i pomóc mu w każdy możliwy sposób podczas ewakuacji. Wszystkie zakłady pryzmatu zostaną zapieczętowane za 10 minut. Wszyscy pracownicy zostają odwołani. Proszę opuścić teren wyznaczonymi drogami. Zaatakować cel!
dotarcia do maskowania. Słuchaj, Alcatraz. Hargrave nigdy w życiu nie blefował. Wszystko wyleci w powietrze. Musisz stamtąd uciekać! Spierdalamy z wyspy! Idziemy przez miasto na most. Szybciej! Thank you.
Musisz wrócić na Manhattan. Jeżeli stracimy kombinezon, stracimy wszystko. Ciekawe, czy istnieje życie po śmierci. Anielskie chóry, a może piekielne płomienie. Człowiek z czasem zapomina o tych głupotach, ale zawsze zostaje w nas coś z dziecka, które boi się piekła. Szczerze mówiąc, mam już dość życia po śmierci. Moje okazało się prawdziwym czyśćcem. Blisko 50 lat zawieszenia w schłodzonym żelu, niczym jakiś laboratoryjny okaz. Myśli tłoczące się niczym szczury w wąskich, silikonowych korytarzach maszyn. Uwięziony przed ekranami się niczym szczury w wąskich, silikonowych korytarzach maszyn. Uwięziony przed ekranami systemami kamer. Bez snu, bez potrzeby. Ciągle myśląc o świecie, do którego już nie należy. Jeśli to ma być przesmak życia po śmierci, to wolę jednak zwykły niebyt. Nie marnuj czasu, Alcatraz! Przejdź przez most! Thank you.
katalizatora zakończona. 100%. Iteracja tunguska zainstalowana. Wszystkie systemy sprawne. Gotowy do użycia.